Natężony ruch w Trzciance to codzienna farsa kierowców. Aby przejechać z jednego końca miasta na drugi, niekiedy potrzebne jest kilkanaście minut. Na skrzyżowaniu równorzędnym czy na rondzie. Często tworzą się korki. Nieraz jest ciężko i wkurza człowieka. Nie idzie nawet przejść. Jest natężony i to mocno w okresie teraz właśnie, w okresie tym wakacyjnym. Przydałaby się jakaś obwodnica, żeby ominąć miasto. Czy powstanie obwodnica Trzcianki i czy faktycznie jest ona potrzebna? Między innymi na te pytania odpowiadał Krzysztof Czarnecki na naszym ekranie. Pomysł jest już od dawna, ale na realizację trzeba będzie jeszcze poczekać. Zwracaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z petycją o budowę obwodnicy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że do roku 2020 nie możemy liczyć na środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania. Trzcianka zazdrości obwodnicy, którą za kilka tygodni będzie miał Czarnków. Jednakże, jak zapewniają władze, droga przelotowa w Trzciance będzie większa i dłuższa. Na chwilę obecną w swoich projektach gmina ma przykładową trasę przebiegu. I już wiadomo, że będzie problem z odkupieniem około 3-hektarowego gruntu. Włodarz Trzcianki zapewnia, że miasto będzie się starało o to, aby do roku 2020 tę sprawę uregulować, a projekt techniczny wykonać. Ale kiedy zarówno mieszkańcy, jak i podróżujący tą trasą turyści mogą spodziewać się obwodnicy Trzcianki? Otwartość polega na tym, że po roku 2020 do 2030 możemy się zmieścić z terminem i wpisaniem się w realizację inwestycji. Mimo że plany są jeszcze dalekie, to miejmy nadzieję, że sytuacja poprawi się i za 15 lat będziemy mogli podróżować obwodnicą Trzcianki. Odciąży ona ruch w mieście, a podróżujący z południa na północ i z powrotem z łatwością pokonają trasę. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.